Siema. Cześć Gossi.
A, widzisz, kurde. O, kurwa! Mogłem wysłać messengerem, zapomniałem, że te powiadomienia... Tak, kurde. Nic cię nie ominęło. Przyszłaś w idealnym momencie. No już te, dograłem. Oho, znikł. O kurde. Te dziecko zniknęło, oni się tu pojawili w lustrze. Ale oni są brzydcy. Mam nadzieję, że ich kurwa nie spotkam po drodze. Jak spotkam, to się chyba zesram. Zaczyna ci się podobać? To jest w sumie kontynuacja, bo to wczoraj grałem już. Z połowę przeszedłem, chyba. Ona jest w miarę... Kurczę. Ona jest w miarę nowa. I pojebana. Nie ma prądu? A nie. O ja, ona już tu jest. Ale. I nie ma już. Idę jej otworzyć. Nie mogę. Aha. Kurde, ona tu czeka. No oni znikli, ale kurde... A co jeśli nie znikli? Tylko zmienili... I się teraz czają gdzie indziej. Tutaj już wiedziałem, że oni tu są. Już się do nich przyzwyczaiłem. Teraz w nowym miejscu się namieczają, żeby mnie wystraszyć. Żelazkiem przypierdzielę w łeb. Daj mi tą kasetę. Zanim uruchomię tamto coś. Bigfoot, reklama Bigfoota. Grałem. Głupia gra. Może dlatego, że mnie zjadł Bigfoot. Tam jakieś pułapki się rozstawia, próbuje się go zwabić i tak dalej. Ale mi się nie podobała, bo... No bo ja wolę duchy jakieś, nie? Demony. Z czego ty się kurde cieszysz? Tą postać z obrazka? Tą? Barbara Finch?
Nie, nie kojarzę. Kto to? Podpowiedz. Grałem? Fajny film. Szkoda, że wojna mrówek i napisy tylko. Chodziło się po domu dziewczynom i były różne historie jej rodziny. Weź mi tytuł ten, podaj. Fajna, warto? Może ogramy. Dobra, to jak znajdziesz to, to wyślij. Tylko wyślij mi tytuł na Messengerze, nie? Bo tutaj to mi ucieknie gdzieś do góry komentarz i ja potem będę musiał szukać. What remains of Edith Finch? Okej. Sprawdzę. Dobra, mam, dzięki. Jak długo to będzie, kurde? Dobra. His name was Peter. I co? I już? Ty się, kurde, za szybko przemieszczasz, dziewczynko. No dobra. Sprawdzimy tą grę też. Czekaj, kurde, czy ja nie robię czegoś wbrew moim zasadom, czyli nigdy więcej nie gram w horror? Tak zawsze mówię, nie? Na każdym kolejnym horrorze. Więc tradycji musi stać się zadość. No, już nigdy więcej nie gram w horror. Znowu jestem w tym, kurde, porąbanym. Jak wezmę notatnik, to znowu mnie, kurde, gdzieś przeniesienie. To dobrze. Się nic nie zmieniło. Tu też nie. To dalej gówno gra, nie mogę tego wyłączyć. Ta ciuchcia mnie wkurza. A już tutaj nawet do góry nie mogę wejść. Okej.
więc... Oszty w mordę. Nic się nie zmieniło, Legion, powiadasz? To kurde, mówisz i masz. Ja pierdzielę, jak ja tą ciuchcię zaraz piznę. Tutaj nie przejdziemy, bo są manekiny. To mi się nie podoba. Jest, kurde, dziwne. Tu też nie przejdziemy, bo są manekiny. Ale może coś znajdziemy. O! Ja ci, kurde, pobiegam. Jakby się dało... Co ty tam szepczesz? Sraj w tym kiblu, a nie gadasz do się... Boż ty, kurde. Tak walisz, aż ci głowę wykręca? I palca? Dziwię się trochę. O kur... Tu był? Tu był? Ale jak on musiał być chudy, jak on się za słup schował taki. Anorektyk pieprzony. Ja mam... Chyba to nie o to chodzi. Myślałem, że mogę tym kurde dużym hakiem, czy tam łomem otworzyć sobie to. A tu pewnie chodzi o... Żeby to przyciągnąć. A, i tym sobie teraz przetnę, tak? Kątówkę mam. Przetnę łańcuchy. Aha, dobra. Czyli tak naprawdę to chyba nie przetnę. A może i przetnę? Coś tu było o tym, że tarcza jest uszkodzona, ale może na tyle wytrzyma. Zamknij japę. Dobra, tyle da radę chyba. Chociaż tu w sumie było dobra. This is broken, teraz już jest broken, ale prędzej było coś o tym, o kącie nachylenia. Że ona jest jakoś tam przekrzywiona. No przynajmniej jest zasejwowana, nie? Skoro tutaj tak nie ma autosejwów, tylko co rozdział. Dobra, balona weźmiemy? Nie. Chciałem być na wesołym miasteczku i jestem. Nie? Nie wiem, czy chcę tu być. Już teraz jak tu jestem, to nie chcę tu być. Jak byłem z daleka stąd, to chciałem tu być. O ty. Feel laughing. Czy to jest Phil, przebrany za klauna? Mój sąsiad, porąbany. O! Może to jest Phil? Phil. Nie podobasz mi się, gościu. A odwróć się i wbiegnij na mnie. To cię kurde. Hey kids. Przedrącę.
Czy ja go porwę? Chyba go porwałem. Oh, hey kids! Przecież nie wiem. Porwałem czy nie porwałem? O, ciuch chciał się stu. W końcu nie będzie mi jeździć nad głową i wkurzać. Hi kids, it's me. Need to feed. Co mu damy? Jajko? Pizzę? Czym cię nakarmimy? A może po prostu wpadnę tam z siekierą i najesz się strachu. To by było najlepsze. Co by ci tu dać? Pizza? Jajko? Co mu damy? Pizzę? Tak, bo z robakami jest. Niech żre z robakami. W sumie tego jajka też bym nie zjadł, ale... Przynajmniej nie ma robaków. Dobra, bierzemy pizzę. Czy muszę... Aha, dobra. Muszę jedno i drugie. Dobra, będziesz to żar, a jak nie... Masz. Burczy mu w brzuchu. Żryj to. Co, ja też jestem głodny. Ja też będę żarł. A, ja do jedzenia musiałem ten... Zjeść... ściągnąć piłeczkę z nosa. Znowu ta posrana lokomotywa. Zeżarł, kurde. Ale nie przypominam sobie, żebym mu dał widelca. Chyba miał swój. Ciekawe ile rozdziałów jest, z 10? Drań. O, ta chałupa mi się podoba. Pentagramy. To jest to, co ja lubię. Tylko dajcie mi jeszcze latarkę. Będzie fajnie. Żebym czegoś nie przeoczył. Masz dla mnie coś? Nie masz. Czemu ta szafka jest odwrotnie? Guilty. Gówno prawda.
Ja jestem niewinny. Aha. Nie ma tak mieć niedziałającą latarkę. Chwila. Gosi, to ty? Nie. To nie ty. To Masza. Siema, szaman. Wczoraj 13 ogrywałem Detroit. No i dobrze. Skyward, ten co tutaj czasami zagląda do mnie, on też chyba na jeden dzień przeszedł to, na jeden raz. No ja to tak nie lubię, nie? Ja to muszę tak sobie dawkować. Kurde, ciemno jak w duszy. Tak, ja skończyłem wczoraj. Tylko, że no ja nie na raz, nie? Ja to tak po 2 godziny, nie? Gówniak, kurde, mi tu krąży. Ja mam kasetę. Dzień Ojca. Oglądamy. Mam też latarkę, która nie działa. Chwila, Masza mi tu pisze, że ona jest na live. To czemu nie napisała siema? Masza. Byś się przywitała. Chociaż. A nie, tylko punkty, kurde, po cichaczu zbierasz. Z czego ty się... O kurde, ty jesteś ta. Oddawaj piżamę, Sadako. Jak tam się cię dostać? Dobra, oglądamy tu. Nie wiem, co ją tak cieszy. Z czego ty rżysz? Zaraz, kurde, cię czymś rzucę butelką. Dobra, oglądamy. Ale tu w sumie nie ma nic do oglądania. Nie ma nic do oglądania. Nic nie dzieje. Chociaż... No dobra. Zamknij się! Żeś się, kurde, czegoś najarała? A, ja mam usiąść? Nie. Gdzieś tu coś było? A, tak, mam usiąść. Chyba wszyscy jerają w tej grze, kurde, oprócz mnie. Trzeba to zmienić. Masza ma wyjebane. Nie przywita się na czacie. Okej. Teraz jak jest jasno, to pewnie znajdę latarkę, która będzie działać. Tak, żeby było śmiesznie, nie?
teraz? Gdzieś tu pewnie coś jest. Ja tego czegoś nie widzę. O! Normalnie w mordę by mi wsadzili tą latarkę, ja bym jej nie zobaczył. Ale tak jak mówiłem, teraz jak jest jasno, to mam latarkę, która działa. A ty kurde, brzydalu, czego? Śrubokręt. Bierzemy. No, no, no. Bez takich nic. Dobra jest, nie? Ja sobie przejdę kilka razy tą grę, ale już bez live'a, bo to bez sensu, żebym robił live'a z tego znowu. Chociaż było kilka gierek na kanale, które przechodziłem kilka razy i... Tylko, że już nie wysyłałem na YouTube'a, nie? Dobra, to musimy na pewno zakręcić gdzieś. Żeby się dostać dalej. Czekaj, co ja przechodziłem kilka razy? Blair Witch Project? Coś jeszcze. W ogóle to chcę Visage przejść jeszcze raz, ale nie tyle, żeby przejść samą grę. Tylko... poszukać tych kaset wszystkich, bo tam wiem, że wszystkich kaset nie znalazłem i miałem zrobić właśnie live'a z szukania kaset i potem oglądania ich. I nie zrobiłem nigdy. Także kiedyś będzie można się pobawić, nie skupiać się na fabule. Chociaż podejrzewam, że część historii trzeba będzie pchnąć do przodu, żeby się dostać do jakichś tych niektórych kaset, ale ogólnie nie będzie już chodziło o fabułę, tylko o kasety. Tam chyba jest 10. O kurde. Gollum, to ty? No, to było to. I Halina, kurde, mnie śledziła. Za rogu zawsze wyglądała tak. Dobra, możemy otworzyć skrzynkę. Nie wiem, co w niej będzie. Dobra. Wyskocz mi na mordę ktoś, coś. Bo dawno nic nie było. Dawno się nie wystraszyłem. Gdzie była ta skrzynka? Ona była po drugiej stronie, nie? Tu chyba. Czy nie? Tak. Za rury. Tutaj? Nie. Dlaczego te rurki? Tu jakby były, to już by się... Ten strach.
Dobra, jakby były rurki tam do zamontowania, to chyba, że tutaj. Też. Też nie. A tu? Nie. No to idziemy tam, gdzie ten kurde gałgan łazi. Palancie. Nie będziesz mi tu się kurde szwendał i mnie straszył, bo ja się nie boję. Więc sobie daruj. Ale nie, tu nie mam. Nie mam. A tego nie zauważyłem. Te rurki tak, takie powyginane były, jakby miały być tu, nie? Ale nie wiem. Czegoś chyba jeszcze nie zrobiłem. Jakby miały być tu powkładane w te uchwyty. Ale coś chyba pominąłem jeszcze. Tak mi się wydaje. Czegoś nie zauważyłem. Coś jeszcze muszę zrobić. Nie sięga, no właśnie. Były dwie i tak wygięte w taki kształt, jakby tam miały być zamontowane. Jako, ale nie wiem, jako co, jako... Może tu? Tu raczej nic. Kurde, miał tutaj, o, tu jest ten młot. Chciałbym tym młotem, jakbym piznął tam w te deski, już bym od razu miał otwarte, ale nie, młot nie jest do tego. Tutaj tak samo bym sobie poradził. Tam są jakieś... Gdzie te rurki mają być? Co ja... O. No nie gadaj! Nie mów, że on, kurde, musi z tego czegoś... No przecież to nad moją głową było. No to wystarczy ręce tylko w górę. Znaczy, dobra. Ja pierdolę. No okej, ale rurki mógł zamontować. Ja rozumiem, że żeby wyjść stąd, nie? To musi na to wejść. Ale same rurki co, nie zamontowałby? Chyba, że te rurki w ogóle nie są do tego. Są! No to kurde, jak nie, jak tak? Przecież by sięgnął. Żeby wyjść przez ten właz. No to rozumiem, żeby się przydała taka drabinka, nie? Ale do samego montażu? Bzdura. Trochę. Kurde. Hobbitem gramy. Frodo! Palancie. Tam ktoś idzie. O, te gnoju. O! Chciałem sprawdzić, czy on będzie zabijał, czy tylko po prostu świruje. Zabija. No i dobra, okej. Okay. To będziemy musieli go ominąć. To jest, kurde, do odwracania uwagi? Mam dzwonić tym dzwoneczkiem, żeby odwrócić jego uwagę? I potem iść dalej? Wtedy tak, kurde, szybko tu przyszedł, nie? Zauważył mnie. A teraz?
Gruby! Chodź na to. Chciałbyś, nie? Dobra, idziemy tam, nie wiem. Pewnie będę musiał go ominąć jakoś. Nie mam monety. Do czego mi ten napój? Też, żeby odwrócić jego uwagę? Nareszcie, Masza, zechciałaś się ujawnić. Cześć. Gdzie on poszedł? Chciałam wsiąść? Nie. Po cholerę ja tu wlazłem. A, dobra. O, jest moneta. Nie, jest moneta? Jest. Nie, to nie jest moneta. Wygląda jak? Dobra, to chyba nie jest moneta. Gdzie ten palant łazi? Tam jest, ale on mnie nie widzi. Ciekawe, czy światło latarki go zwabi. Skąd wytrzasnąć monetę? Moneta jest tak mała, że nie wiem. O kurde. Chyba mam przerąbane. A nie, on tu nie wejdzie. Co kurde? Nie jest, co nie jest mała? Moneta nie jest mała? No jak? Czy my mówimy o tej... Nie wiem, czy ja mam go zwabiać tym... tutaj. Raz spróbuję, ale... On tam se łazi. Ja nie wiem, czy on mnie widzi, jak tak idę. Czy mogę tak się schować, przeczekać, aż on se pójdzie? Czy on mnie tu znajdzie? Sprawdzimy. Będę wiedział, przynajmniej na przyszłość. Chyba mnie nie widzi. Chyba mnie widzi. Nie. Tak. Wypierdziela mi stąd palancie. Zacypał. Czyli jednak mi widział. Ciekawe, czy mogę go obiec. Tam mnie nie dogonił. Jakbym go obiegł. Na wariata, po swojemu bym to zrobił. Shift i do przodu, nie? I martwił się później. Dobra, inaczej. Tu go zwabię. A on... on tu długo nie zostaje, on tylko macha tym młotkiem i se idzie dalej. Prędzej tylko się zawiesił na chwilę i stał cały czas.
ale latarkę zgaszę. On na kucaka też przyspiesza na shifcie, więc nie jest tak źle. Może tu się schowam. O, za schody. Gdzie on jest? O, tu jest. Wie, że tu jestem, ale kurde. Teraz mi nie odpuści już. Poszedł sobie. Może go nie zwabię tu hałasem ani latarką, to tu nie przyjdzie. Tam daleko jest, mnie nie widzi chyba. Nie widzi. Nie mogłem właśnie nic zrobić z tą kasą. To. Nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja mam iść. Tam moneta. Ten dzwonek jakiś tam, kurde, z brakującą... Telefon w ogóle z brakującą słuchawką. Części brakuje. No i teraz... I co dalej? Teraz jak ja tu wyjdę, on mnie zobaczy, to on tu przylezie, nie? Chciałem na to wsiąść. Nie. Czy on tu mnie dorwie, jak ja tu zejdę? Czy nie? Zaryzykujemy? Coś to będę mu uciekał, tylko gdzie? Tam ucieknę, po desce. Nie widzi. Palant. I niech tak zostanie. Ale jak tutaj podejdę, to już mnie zobaczy. Czy nie? Tu jest oświetlone. Klaun! Głupku. No słaby ma zasięg, tylko ja nie... Chyba, że... Nie, no tu nie mogę spaść. A może do tej budy ma... Może nie miałem wejść na karuzelę. Tylko do tej budki tutaj wejść. Ale on tu jest. On się już, kurde, zwiesił. On chyba się wypalił, chłop. Na dziś już ma dość. Tu coś znajdę na pewno dla mnie. Nie. Przyjdzie? Nie, nie przyjdzie. To po cholerę te dzwonki są. Ja myślałem, że mam go zwabiać tymi dzwonkami. On... To teraz od
co tu biega? A tutaj? Tu gdzie jest krzesło? Dobra, mamy. Chyba tylko po monety tutaj szedłem. Taki kawał, ale nie, ja bym jeszcze tam zajrzał. Na ten stragan, jak już tu jestem, ale jak tam podejdę, to on mnie dorwie. Sharp object. Ostry przedmiot? Kurde. Nie mam ostrego przedmiotu. Ale ja teraz nie przejdę. A nie, przejdę. Wejdziesz tu? Nie, nie wejdziesz. Wiecie co? Mam pomysł. To jest głupi pomysł. Nie. To nie to. Muszę jakoś go zgubić teraz. Żeby on przestał mnie ganiać. Bo on mi nie odpuści. Idź sobie. Nie stresuj się. O. Czy on mnie widzi? O, on mnie widzi! No biegnij! O kurde. No idź sobie, debilu! Zgubił trop. Ale i tak, jak ja tam podejdę. Dobra, na waria. Na wariata. O kurwa, on tu idzie. A już się pogubił. Mogłem sobie. Nie musiałem po tej desce iść. Mogłem od razu tu skręcić z tymi monetami. Ale zaraz, czy ja mam te monety? Skąd ja zaczynam? Zaczynam stąd. Więc chyba mam te monety. Tu jest checkpoint. Nie? A on jest. Gdzie on jest? On tam sobie poszedł. Nie, nie mam monet. Teraz mam. Ale dobra, on mnie nie widzi. On mnie nie widzi. Tylko, że ja bym chciał jeszcze ten ostry przedmiot, to od razu mu sobie tą skrzynkę otworzył. Poszedł tam. Tam się zawiesił. Nie, on idzie, tylko tak powoli idzie. Ale on idzie w moją stronę. No nie. Nie, nie idzie w moją stronę. Dobra, najpierw idę. Nie wiem, co z tym tam. Tam czegoś brakuje, więc nic nie zrobię. Idę tam, gdzie kurde. Wiem, że na pewno muszę włożyć monety. Potem pomyślę, co dalej.
Zajebisty napój. Klucz. Teraz do czego jest klucz? Ja wiem, do czego jest klucz. Klucz jest, kurde, do tamtej kasy zamiast dźwigni, żeby ją otworzyć chyba. Tylko ten palant tam teraz łazi, bo tych... Tam jest. Chyba. Klucz chyba by... Widzi mnie? Nie. Nie widział. Myślałem, że przylezie tu, jednak nie widział. Tylko, że on teraz zmienił kierunek, nie? Teraz inaczej łazi. Idź sobie. Kurde, widzi mnie. Orzesz w ryj. Widział mnie, tylko się zblokował. Debil. A ty jest porąbany. No idź już sobie stąd. Tak, nawalaj młotkiem w schody, kurde. Wyżyj się na schodach. Fajna kryjówka, nie? Tylko kurde... On o niej wie. Patrz, będzie próbował nawalać. Muszę się stąd ulotnić, żeby on, kurde, zapomniał o mnie. Znowu stoi tak jak wtedy. Idę. Nie wiem, czy to w grze tak jest, czy ja go zbugowałem, ale można, że działa. Nie pasuje. To nie po to tu? Ostry przedmiot. No to... No dobra, mam klucz. To do czego ten klucz mam użyć? Klucz nie... Klucz... No w sumie klucz nie jest ostrym przedmiotem, ale... No to nie otworzę tym kluczem tej skrzynki. Gdzie ona jest? Tam gdzieś była ta skrzynka. Bo do otwarcia skrzynki potrzebuję ostrego przedmiotu. Klucz raczej nie jest ostry. To do czego mi ten klucz? Lody. Kto chce loda? Ganiać. Jeszcze jakieś łamigłówki porąbane. Ale on mnie nie widzi cały czas. Gdzie mogę użyć klucza? Chyba, że na początku gdzieś. No bo tu raczej... Czego tu brakuje? Na pewno dźwigni. Klucz by się nadał. Tu jeszcze czegoś. I tu? Nie wiem. I czemu to się już nie buja? One się bujały prędzej. Już się nie bujają? Aha, bujają. Przejdź.
On się zamotał. Więc... Tu coś? Tu raczej nie. A może, kurde, ja jestem powalony. Może ja mam z tym kluczem wrócić do włazu. Tu gdzieś ten właz był. O, tu. Nie. To ten klucz tu gdzieś jednak by się dał użyć. Tu już nic nie zrobię. Nie mówcie mi tylko, że ta gra jest tak głupia, że żeby on widział, co ma zrobić z kluczem, to musi mieć światło. Ja po ciemku tam podszedłem i było dla niego zbyt ciemno, żeby on wiedział, że tam musi tym użyć. A z tym gwoździem, co myślałeś, że to monet... No właśnie, podszedłem do tego, czekaj. To jest tu, nie? To tak... To jest... W sumie to nic nie jest, ale... Tutaj się przedostałem teraz jeszcze jakoś. O, i teraz jeszcze się spierdzieliłem. Ale tu nic, kurde, nie ma. On stoi odwrócony i... Aha. No i... A, ale też kurde nie miał kiedy przyjść. Ale chyba przynajmniej jeszcze tylko tyle dobrego, że ja ten klucz mam. Znaczy chyba go mam, nie wiem w sumie. Zaczynam stąd, ale... Ja nie widzę swojego inwentory, bo on nie ma inwentory. Jeśli coś jest potrzebne, to on to wyciąga. Ale chyba mam. Teraz źle łazi. Nie tak. Dobra, widział mnie. Kurde, nie wiem kiedy on mnie widzi, kiedy nie. Bo on to łazi tak samo. Dobra. Idę jeszcze raz. Tam muszę połazić, kurde. Koło tej karuzeli. Tam mi śmierdzi coś. Że tam coś będzie. Tylko muszę teraz tak. Tu muszę go zwa... Chodź. Chodź tu, bo jak tutaj ty będziesz próbował mi na tych schodach zabić, to ty sobie potem tam idziesz. No, dawaj, chodź. No. No idź tu, walnij młotkiem. On tam jak stanie, to wtedy jest... O. No idź sobie stąd. O, idź tam w cholerę i tam stój plecami do mnie. No nie tak! Mam chęć przebiec to na warianta, nie? Znowu. Poszedł. Nie no, wraca. Kurwa. Ale on mnie denerwuje. No. Zblokuj się.
chyba jestem szybszy. I głupszy. O kurde, na pewno, zdecydowanie głupszy. Aj, kurde, nie lubię takich popierdzielonych skradanek. To jest horror. Tu ma straszyć, flaki mają latać, ręce być urywane, a nie, że ja dostaję młotkiem w głowę od jakiegoś... Jeszcze raz na wariata. Znaczy... No na wariata w sumie nie, bo kurde, wtedy... Nie zdążę, nie będę mógł przeszukać. On nie widział mnie. Nie będę mógł przeszukać, kurde, terenu, nie? Ale chwila, on sobie poszedł. Ciężko stwierdzić, kiedy on mnie widzi, a kiedy nie widzi. Bo on ani nie przyspiesza, ani nie macha nic. O, idź tam, idź tam, idź tam i tam za, kurde, no nie wracaj, debilu. Tam miałeś, kurde, zakotwiczyć i stać plecami do mnie. Może kucnę, jak kucam, to może jestem, nie wiem, mniej widoczny dla niego. No, idź w cholerę i stój tam, pięknie. Normalnie jesteś najlepszym klaunem na świecie. No właśnie, zgon od młotka. To mi przypomina w jakiejś grze, kurde, w co ja grałem, że mnie klaun też ganiał. Don't be afraid chyba. I tam trzeba było szybami takimi wentylacyjnymi się przedostawać. No. Tam też klaun był. Dobra, gdzie on jest? Się pogubiłem. Aha, tu. Czyli tu mnie będzie widział. Znowu będzie impreza. Muszę go zgubić. Jakoś. A tam jest jakiś manekin. Nóż ma w głowie. Bierz. O kurde, on tu idzie. Nie. Zgubił mnie. Nie widzi mnie. Ostry przedmiot. Do skrzynki. Monety mam, czyli wszystko mam. Nie cofnęło. Ujo, maszka! Aż normalnie mnie ciarki przeszły. Weź, usuń ten komentarz. Przez rzecz z kropką napisz. Bo nie wytrzymię zaraz nerwowo. Maszuś. To specjalnie mnie denerwujesz. Wiesz, jakie miałem... Książkowe ciśnienie, nie potrzebuję, żebyś ty mi podnosiła jeszcze błędami ortograficznymi. 166 bym skłamał. Czekaj, jak ja miałem? 122 na 64. I 68 puls. Nie potrzeba mi lepszego. Trochę może oszukane, bo kawę piłem, nie? To na pewno kawa podniosła, ale... It's time to play on the slot machine. No dobra. Teraz mam. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery! No, na wariata najlepiej. I będzie jackpot i on tu przyjdzie, nie? I... Nie. Ale po co ja to zagrałem? Jeszcze raz mogę? Mam tak długo grać, aż wygram? O, kurde. Klucz. Do czego? Do basement. Dobra, spierdzielamy stąd. Gdzie jest klaun? Klaun tam jest. Nara, klaun.
Zabij go. Nie mogę. Mówisz jak Iwona. A no tak. To twoja babcia. Zapomniałem. Iwona to by nawet trawę chciała zabić. Krzaki, karuzele, wszystko by chciała zabić. Czemu latarka mi nie działa? Oddać mi latarkę. No przecież miałem latarkę i już nie działa. Ja zgubiłem ją w ogóle, nie mam jej. Co jest? Diabeł jakiś. You didn't have time to escape? Co? You're dead. Zginąłem. No nie! Aha. Co tu się dzieje? Aha. Jakaś schiza mnie kurde dopadła. I znowu tu mam iść? No nie. Nie. Tutaj było prędzej. O. Do włazu właśnie. Nie, teraz chyba już mogę iść normalnie. Jak wyjdzie ten kurde popapraniec, to ucieknę, ale. No. Co to w ogóle było? To coś, co mnie. Basement, dobra. Tu. To nie. Czy to nie to? To. Są przetwory jakieś, kurde. O, jest i ona. Tylko wspomniałem, kurde, o babci i babcia się pojawiła. Cześć, Iwonka. Ja chcę moją latarkę. Tu coś jeszcze jest do zabrania, na pewno. A, tutaj jest szyb. To przyszedłem tylko po to, żeby przeczytać notatkę i... No, no jeszcze po to, ale... Widzę, że klucz uniwersalny. Przyszła Iwona, to pewnie zaraz coś mi na ryj wyskoczy. Mogę się założyć. Zamknij. Nie. Chciałbym musiał zamknąć tą szafę i jeszcze raz ją otworzyć. Bo tu tak w tej grze jest, że jak się zamknie i otworzy jeszcze raz, to już jest co innego. No twórzcie, ja wiem, że tam jesteś. Podruba lejsów. A, tu jest kurde, no... Legion, kurde, ślepy. Oho. Pomogę ci się wydostać? Ta, kapelusz najpierw.
Nie możesz kapelusza zabrać. Są klucze. Awe, Vantix. A jednak. No w sumie... On by tam nie sięgnął tych kluczy zabrać. Sobie wisiały po prostu do klatki. Akt 9. Tak mi się wydaje, że może jest 10 aktów. A może nie? Może więcej? Nie, no chyba z 10. Tak. Miałoby to sens. Please, kurde, latarka dla mnie. Jest. Czy tym razem będzie działać? Dupa, nie działa. Bo po co ma działać? Powtórka z rozrywki. To już czytałem. No, ona ma za 2 godziny, nie? Tam dwie. Nieprawda. My order has arrived. Aha, czyli mam iść odebrać moje zamówienie. O, kur... Czaki. Faszerowane. Czemu drzwi otwarte? Od kiedy dostawca paczek, kurde, przywozi ci paczkę, zostawia ją pod drzwiami i nawet jeszcze ci własne twoje drzwi otwiera? Co? I bought friends for him. Fajnie, nie wiedziałem, że przyjaciół można kupić, kurde. No dobra. Winne. A ty, kurde, tak cię załatwiłem, małpo. Ale ona myślała, że się szyb... Że co? Ten jak... Ona gra, myślała, że się szybko odwrócę i się wystraszę, a ja tak powolutku, żeby... Reboot of system? To jest, ja jestem w jakimś... To jest jakiś... ten... To jest... Sitcom. Oho! Phil, kurde, dostał krzesło elektryczne. Za morderstwo 2 dzieci. Fajnie. Decyzja sądu. Przenosił ciała, kurde, wielokrotnie, żeby je ukryć. Ha.
Masza, tu coś jest dla ciebie wspomniane o złotym jajku. A tu, kurde, niespodzianka. Tak myślałem, mówię, kurde, już tak wszystko jest ten. Może jednak 9 aktów, a nie 10. No i... 9. Fajna gra, podobała mi się. Dlatego mi się podobała. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą grę. No i... I co my tam mamy w planie? Oprócz klauna. W planie mamy cały czas jeszcze jest plaga do ukończenia i w miejsce Detroit wczoraj wparował Sherlock Holmes, nie? Sherlock jest, no. No dobra. No to nie wiem, co będzie po obiedzie. Muszę się skonsultować z Watsonem. Jeśli Watson chce, właśnie ten Watson, o którym Iwona wspomniała, to może będzie Sherlock, a jak nie chce, to nie będzie. I tyle. Dobra, póki co ja się z wami żegnam i do usłyszenia po obiedzie. Ja dziś nie myślę za dobrze. No i tyle w temacie. Dobra, to do usłyszenia później.